Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Rozumiem, że tym razem nie będę przedstawiony, więc muszę przedstawić się sam. Niektórzy z Państwa byli na tym poprzednim webinarze dotyczącym procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Natomiast teraz chcę Państwa zachęcić do udziału w takim dłuższym szkoleniu o kontrolach, szeroko rozumianych kontrolach skarbowych, bo te kontrole to są i kontrole podatkowe, i celno-skarbowe. O takich mam tutaj nadzieję, że tak to zostanie przedstawione przeze mnie, sposobach zachowania się w momencie, kiedy taka kontrola będzie prawdopodobna, zapowiedziana. Czyli jak należy się z punktu widzenia pragmatycznego zachować przy takiej procedurze kontroli. Oczywiście moje doświadczenie w tym zakresie wynika z długoletniego zatrudnienia w administracji publicznej, rządowej, gdzie kontrolowałem, nadzorowałem takie czynności. To doświadczenie wynika też z mojej edukacji jako nauczyciel akademicki i z mojej aktywności przy pełnomocnictwie kontrolowanych przedsiębiorców, gdzie reprezentowałem ich interesy, więc zarówno doświadczenia takie faktyczne z administracji publicznej, faktyczne z tej sfery prywatnej, jak i praca naukowa, dydaktyczna w tym zakresie pozwalają mi, mam nadzieję, spotkać się z Państwem na te 45 minut, żeby tam zasygnalizować pewne rozwiązania, które proponuję, jak i zachęcić do szkolenia, które już będzie dłuższe, kilkugodzinne i te wątki zostaną omówione szerzej, będą rozwinięte. Proszę Państwa, czyli nazywam się Tomasz Gzela, łączę się do Państwa, czy z Państwem, nigdy nie wiem jak to ująć, z Katowic i cóż, mam tutaj taki problem, jak to, od czego zacząć, bo jest tego tak dużo, ale myślę, że w pierwszej kolejności powiem Państwu, że kontrola to wbrew pozorom coś dobrego dla firmy, to jest coś dobrego dla przedsiębiorcy i paradoksalnie należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć aktywność organu podatkowego w stosunku do Was przez pryzmat, czy jest to kontrola, czy są to czynności sprawdzające. Kontrola jest o tyle lepsza, że musi pozostawić protokół z kontroli, a ten protokół kontroli w momencie, kiedy stanie się prawomocny, nabiera tej powagi rzeczy osądzonej, czyli tu jest ta rękojmia rozstrzygnięć prawomocnych organu kontrolnego i skutkuje to tym, że jeżeli ten protokół stanie się prawomocny i ostateczny, o czym za chwilę, to kontrolowany może, podporządkowując się temu protokołowi, powielać te rozstrzygnięcia, te sposoby dekretacji czy rozliczenia podatkowego, które w czasie tej kontroli były weryfikowane. Uważam, że protokół z kontroli jest nawet lepszym źródłem rzetelnego, legalistycznego postępowania niż indywidualna interpretacja. Bo protokół opiera się o materiale
źródłowym i każdy protokół, co trzeba, czego trzeba dopilnować, musi zawierać rozstrzygnięcie, czyli ocenę prawną przedmiotu kontroli, czyli innymi słowy, musi zawierać rozstrzygnięcie, czy jest dobrze, czy jest źle. Oczywiście trzeba tego wymagać, zwłaszcza, że jednoznacznie stanowi o tym na przykład ordynacja podatkowa w artykule 290, paragraf 2, jest punkt 6a, który właśnie wprowadzono po to, żeby protokół kontroli nie był fotografią, tylko żeby był rozstrzygnięciem, rozstrzygnięciem tego, co było przedmiotem kontroli. Czyli ta powaga rzeczy osądzonej, ta rękojmia wiary protokołu z kontroli jest kapitalnym źródłem czy kapitalnym alibi dla kontrolowanego, który może się na ten protokół z kontroli powołać przy jakichś dalszych kontrowersjach. Zacząłem od tego, żeby w pierwszej kolejności nie podchodzić zbyt rutynowo do tych zagadnień, zwłaszcza, że organy podatkowe przy kontroli de facto korzystają z uprawnień wynikających z ordynacji podatkowej z artykułu 272, to są czynności sprawdzające. Generalnie jest kontrola, a wcześniej są czynności sprawdzające. Czasami te czynności sprawdzające są w sposób, no nie zawsze zamierzony, ale jednak wykorzystywane do prowadzenia kontroli. Chociaż z założenia te czynności sprawdzające mają służyć weryfikacji formalnej, rachunkowej, takiej rutynowej, a nie merytorycznej przedmiotu będącego właśnie stroną tych czynności sprawdzających. No ale czynności sprawdzające, nawet jeżeli zostawią, czy osoby przeprowadzające te czynności sprawdzające jakiś dokument, chociaż nie muszą, to w żaden sposób nie jest wiążący co do części merytorycznej, tylko do takiej kwestii formalnej, czyli to jak najczęściej jest widoczne, że wtedy, kiedy tam to pamięta jeszcze może jak składało się zeznania podatkowe czy deklaracje i tam w urzędzie osoba, która to przyjmowała, sprawdzała, czy wszystkie warunki formalne są spełnione, czy rachunkowo to się wszystko zgadza, nawet to parafowała, ale to były czynności sprawdzające. Teraz te czynności sprawdzające często są właśnie nadużywane, dlatego że jest to bezpieczeństwo po stronie organu kontrolującego, że czynności sprawdzające właśnie nie zostawiają wiążącego dokumentu. Nie zostawiają wiążącego dokumentu, bo kontrolujący zawsze powie, że to były czynności sprawdzające. A jednocześnie te czynności sprawdzające wychodzą poza zakres tych czynności i de facto stanowią kontrolę. Czyli urząd poprzez czynności sprawdzające przeprowadza kontrolę, ale nie musi zostawiać wiążącego dokumentu. Czasami zatem, jeżeli ocenicie Państwo, że w waszym przypadku jednak przekroczono zakres czynności sprawdzających określony w artykule 272 i następne, to po prostu wnoście Państwo o zmianę trybu na kontrolę podatkową. Czyli nie odmawiacie udostępnienia dokumentów, które są tu oczekiwane przez kontrolujących, tylko chcecie o zmianę trybu. Bo de facto będzie się działo to samo, ale nie będzie tego wiążącego końcowego dokumentu, a urząd z kolei też boi się takiego rozstrzygnięcia wydać i dlatego nadużywa instytucji, jaką są właśnie te czynności sprawdzające. Więc jakby pierwsze, no może to zabrzmi banalnie, ale pierwsze trzeba się przyjrzeć, w jakim trybie urząd żąda tych dokumentów. Oczywiście, jeżeli chce w trybie czynności sprawdzających, ok, tylko ten moment, kiedy zostanie przekroczony ten zakres, waszym zdaniem ma skutkować wnioskiem, niektórzy robią to w formie żądania, zmianę trybu na kontrolę podatkową, właśnie z tego powodu, że ta kontrola zostawia protokół, który
musi, powtarzam, na podstawie artykułu 200, tutaj już są jakieś pytania, to trwają wieczne, są pytania, a potem po zakończeniu postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Oczywiście tutaj jest już pierwsza uwaga, że te czynności sprawdzające trwają w nieskończoność. No właśnie o to chodzi, że one nie wiążą w żaden sposób organu podatkowego do i czasu trwania, jak i nie wiążą do tego szybkiego zakończenia i rozstrzygnięcia kontrolowanych kwestii. Trzeba zatem tutaj rozważyć taką sytuacją, jak zmianę trybu, no to no musi się jakoś ustosunkować. Jeżeli odmówi zmiany trybu, no to oczywiście musi jakoś ustosunkować, albo to można zaskarżyć, albo przyjąć jako koncepcję dalszej linii postępowania, bo w tym systemie podatkowym jest tak, że kontrola czy czynność sprawdzająca to jest ten początek. I teraz wszystko zależy, co się będzie działo dalej. Czyli jeżeli kontrola czy czynności sprawdzające no, nie wykażą nieprawidłowości, można powiedzieć, sprawa się kończy. Oczywiście, jeżeli to jest kontrola, to musi stwierdzić, że nie było nieprawidłowości, a ten, który jest kontrolowany, tylko dopilnuje tego, żeby wszystko, co było w dyspozycji kontrolowanych, było wpisane, bo to wtedy jest ta logika powiązania, że co jest przedmiotem kontroli, co było w dyspozycji kontrolowanych, no i potem musi być ocena tego pod kątem, czy jest dobrze, czy jest źle, więc tutaj trzeba też tego pilnować. No i teraz tutaj pan Tomasz, jeżeli odmówi zmiany trybu, no to trudno, można to w jakiś sposób zaskarżać, ale wszystko będzie zależało od tego, co się będzie działo dalej, bo to wszystko zmierza do kontroli wysokości zobowiązań podatkowych, czyli podatków, a jeżeli ta kontrola, czy te czynności sprawdzające podważą ich wysokość tych wyliczonych podatków, no to potem wszystko zależy od tego, co się będzie właśnie działo dalej. Czy też alternatywnie skorzystacie Państwo z możliwości korekty, czy też przejdzie ta kontrola w fazę postępowania wymiarowego. Ten podatek musi być wymierzony na bazie tych ustaleń z kontroli. W związku z tym, panie Tomaszu, tutaj odpowiadając na tą tutaj trafną uwagę, no jeżeli odmówi zmiany trybu, a byłyby nieprawidłowości, nie skorzystałby pan z prawa do korekty, bo to jest zawsze tylko i wyłącznie prawo, no to proszę Państwa, można wtedy no, podważać w tym postępowaniu wymiarowym treść dokonanych ustaleń jako pozyskanych w nieodpowiednim trybie, bo właściwie trudno się do tego ustosunkować, właściwie nie wiadomo, co urząd z tym robi, on się nie musi ustosunkować, nie może oceniać, więc byłaby sytuacja zupełnie inna, gdyby to było w trybie kontroli. Więc można powiedzieć, jeżeli odmówi, a w waszym przekonaniu byłoby to nadużycie, czyli przekroczenie zakresu czynności sprawdzających, no trzeba to zaskarżać, interweniować, jeżeli ktoś oczywiście chce, albo budować już linię obrony i argumenty na to, co się będzie działo dalej, jeżeli to przejdzie do tej fazy wymiarowej. No, czyli można powiedzieć, w tych układach jest kontrola plus wymiar. Kontrola plus wymiar. Przy czym wszystko jest tak ustawione, żeby do tych postępowań podatkowych, tych postępowań wymiarowych, służących do wymierzenia podatku, w istocie nie było. No, oczywiście dlatego, że te postępowania wymiarowe, no, jak każde postępowanie, ma swój tryb, ma swoją procedurę. Mało tego, musi być takie postępowanie zakończone decyzją wymiarową, ustalającą czy określającą wysokość zobowiązania podatkowego. I tu oczywiście doskonale wszyscy wiemy, może to być zaskarżane do drugiej instancji, do sądu administracyjnego, pierwszej, drugiej instancji, więc ten tryb, który jest do wykorzystania, no oprócz tego, że jest absorbujący, to doświadczenie pokazywało, że w wielu wypadkach jest skuteczny z punktu widzenia podatnika, czyli podatnik zaskarżający tę decyzję wygrywa w większej czy mniejszej części, na którymś szczeblu wygrywa.
I żeby do tych sporów nie dochodziło, bo ta perspektywa zaangażowania i wygrania, zaangażowania urzędu i wygrania sprawy w całości lub części przez podatnika, spowodowało, że ten polski system dąży do tego, żeby tych postępowań wymiarowych było jak najmniej, żeby te wszystkie kwestie załatwiać w drodze porozumienia poprzez korektę. Czyli nie dochodzi do postępowania, bo ty zawsze możesz skorygować. Oczywiście możesz też skorygować po kontroli i dlatego tutaj zawsze sugeruję, że jeżeli ta kontrola się pojawia i nawet jakieś się pojawiają też dostrzeżone uchybienia formalne, żeby ich nie podnosić na tym etapie, tylko ewentualnie dopiero potem, jak przejdzie do fazy postępowania, ale generalnie trzeba czekać na to, co zostanie stwierdzone w tym protokole kontroli, bo patrząc na warunki formalne protokołu kontroli, oprócz tego stwierdzenia, czy jest dobrze, czy jest źle, czyli oceny prawnej przedmiotu będącego, no, przedmiotu kontroli, musi być też pouczenie, że w tym zakresie, który będzie stwierdzony, że jest źle rozliczony w tym obszarze, kontrolującemu przysługuje prawo do korekty. Oczywiście to nie jest obowiązek, to jest prawo do korekty, czyli jak się pojawi kontrola, to najlepiej być pasywnym, czekać, co z tego wyjdzie. Nie już tam nawet nie na etapie w trakcie tej kontroli podjęcia polemiki, tylko ustalenia, co się wydarzy, czyli jakie będą ustalenia z tych czynności, bo to jest święte, niezbywalne prawo do korekty po kontroli. Tu się też używa takich forteli prawnie dozwolonych, że uprzedza się o kontroli. Oczywiście to z założenia miało służyć temu, żeby polepszyć relacje między organami państwa a obywatelami, czyli państwo reprezentowane przez te organy podatkowe nie jest intruzem, nie jest nieproszonym gościem, ono się zapowiada. Zapowiada się po to, żeby podatnik mógł się przygotować, żeby nie czuł się zaskoczony. W istocie pamiętam, że byłem też proszony o opinię do tych zmian, które tam już wiele lat temu zostały wprowadzone, czyli to uprzedzenie o kontroli, czyli pierwsza argumentacja to oficjalna była właśnie ta polepszenie relacji między organami podatkowymi a podatnikami. Natomiast druga, już taka, można powiedzieć, z drugiej strony argumentacja była taka, że poprzez takie uprzedzenie my oddziałujemy, no, to uprzedzenie jest taką presją na podatnika w ten sposób, że on, mając tam wskazany termin rozpoczęcia kontroli, czyli będę tam za tydzień, będę za 10 dni, będę cię sprawdzał w tym obszarze, dokonuje przeglądu tego okresu. Nawet niektórzy, co bardziej zdeterminowani, wynajmują firmy audytorskie, jakieś kancelarie podatkowe, żeby do tego okresu rozpoczęcia kontroli zweryfikował to i sprawdził. To nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie, bo raz, że jest kosztowne, no bo to trzeba zapłacić, jest może i nerwowe, jak i czasami wychodzi dalej niż kontrolujący tego oczekują. Sam jak takie uprzedzenia wysyłałem, wszystko zostało skorygowane przed rozpoczęciem kontroli, właśnie mogłem przyjść i wypić tą zwyczajową kawę i w duchu pomyśleć, że gdybym sam to kontrolował, pewnie bym nie zdążył tylu rzeczy ujawnić jako nieprawidłowe, natomiast uzyskałem więcej niż oczekiwałem właśnie przez to, że uprzedziłem o kontroli, a kontrolowany jakby tu podjął taką autokorektę i sam zrobił więcej niż oczekiwałem, płacąc wszystko i prostując. Podczas gdyby był pasywny, to by mógł zrobić to samo, ale na skutek moich dokonań. Czyli po kontroli
można powiedzieć, mam te same prawa co do korekty, co przed kontrolą, a niech kontrolujący się tutaj wykaże, a nie będę za niego tych czynności odrabiał. No, oczywiście tu ta korekta właśnie jest po to, żeby nie dochodziło do tych postępów wymiarowych. Jak Państwo doskonale, mam nadzieję, pamiętacie czy kojarzycie, to jest mechanizm, który jest połączony z kodeksem karnym skarbowym, czyli oczywiście każda nieprawidłowość, czy formalna, czy związana z uszczupleniem podatkowym, z zaległością podatkową, musi być rozpatrywana pod kątem odpowiedzialności karnej skarbowej, zdefiniowanej w kodeksie karnym skarbowym, czyli każda nieprawidłowość, nawet nie niosąca za sobą skutków podatkowych, jest rozpatrywana pod kątem sankcji karnej skarbowej. Oczywiście tej sankcji można uniknąć i w ten najbardziej legalny sposób poprzez dokonanie korekty deklaracji. Oczywiście korekty szeroko rozumianej, czyli możemy korygować deklaracje, zeznania, pliki, wszystko można korygować. I teraz ta korekta połączona z kodeksem karnym skarbowym stanowi, że jeżeli skorygujesz nawet po kontroli, nawet na skutek inspiracji zawartej w protokole kontroli, bo to nie jest w żaden sposób wiążące, to z automatu zastosowanie ma artykuł 16a Kodeksu Karnego Skarbowego, który jest taką swoistą formą czynnego żalu, czyli korekta równa się bezkarność. To jest gwarancja bezkarności, o którą nawet nie trzeba występować, której nie trzeba uzasadniać, bo ona następuje automatycznie. Czyli z automatu każda korekta deklaracji równa się bezkarność. Przy czym korekta może mieć taki autorski charakter, czyli sam się orientuje, że coś jest źle i koryguje przed kontrolą, ale może mieć też, ona dalej będzie tą korektą autorską, ale już jakby inspirowaną przez organ podatkowy na podstawie tego protokołu kontroli. W związku z tym tutaj oczywiście trzeba niekoniecznie mieć żelazne nerwy, ale taką wstrzemięźliwość, żeby się nie przed szereg tam nie wychodzić, czekać na ustalenia, dokładnie pilnować, tylko żeby to w trakcie wszystko było rejestrowane i poczekać na wynik. No, czasami jest tak, że widziałem takie protokoły kontroli, gdzie nie było tego rozstrzygnięcia. Państwo pamiętajcie, że najważniejszy moment to jest moment właśnie doręczenia protokołu kontroli, który musi zawierać z punktu widzenia warunków formalno-prawnych to rozstrzygnięcie. To jest właściwie najważniejsze. Czyli patrzymy artykuł 290, paragraf 2, punkt 6a, czyli ocenę prawną przedmiotu kontroli, czyli to rozstrzygnięcie, co jest dobrze i co jest źle. Czasami te kontrole wychodzą i nie zostawiają, czasami twierdzą, że nie muszą, co jest nieprawdą, bo muszą. Czyli układ jest taki, że jest to rozstrzygnięcie, czy jest dobrze, czy jest źle, potem musi być pouczenie, że w zakresie objętym kontrolą przy nieprawidłowościach stwierdzonych i wyartykułowanych w tym protokole przysługuje tutaj właśnie to prawo do korekty. No jak przysługuje prawo do korekty, to z automatu jest czynny żal. Czyli spokojnie, zawsze to można zrobić, a to rozstrzygnięcie właśnie w tym protokole, co jest dobrze, czy jest źle, musi oczywiście być powiązane z tym, żeby dokładnie w tym protokole to też trzeba przypilnować. Więc właśnie cała tu strategia kontrolującego, żeby przypilnować treść protokołu kontroli, ale z punktu widzenia formalnego, żeby był dokładnie wskazany zakres, co było kontrolowane i jakie dokumenty były w dyspozycji kontrolujących. On, jak już ktoś weźmie i dotknie, można powiedzieć, to już jest stygmatyzowane, bo on to musi ocenić, czy jest dobrze, czy jest źle. No może ocenić, że nieprawidłowości nie stwierdzono. No ale jak kontrola właśnie polega na tym, że badam materiał źródłowy z punktu widzenia merytorycznego, w odróżnieniu od czynności sprawdzających, które są czynnościami o charakterze badania dokumentów formalnym, rachunkowym, czyli
on zawsze powie, ten kontrolujący, że to były czynności sprawdzające, więc ja w czynnościach sprawdzających nie wgłębiałem się aż tak bardzo, nie wchodziłem w meritum, sprawdzałem formalnie tylko ten aspekt. Więc tutaj tak jest przy zwrotach VAT-u, jak się sam sprawdza, to w ramach czynności sprawdzających, czyli zawsze można potem podważyć, bo zawsze urząd powie, że to były tylko czynności sprawdzające, no bo tak to tu jest akurat uregulowane, a do meritum wejdę, jak będę prowadził kontrolę. No w każdym bądź razie tej kontroli, co było w dyspozycji, no bo jak było w dyspozycji, to nie po to, żeby sprawdzać pod kątem formalnym, bo od tego są czynności sprawdzające, tylko ty to musisz ocenić. W związku z tym, jaki był okres kontrolowany, co było w dyspozycji kontrolujących, tego trzeba przypilnować, plus to rozstrzygnięcie, czy jest dobrze, czy jest źle, no i ewentualnie potem zastanowić się, co dalej. Więc tutaj trzeba bardziej tak pod kątem strategicznym do tego podejść, patrząc przez pryzmat tego, co będzie dalej, bo powtarzam, kontrola, można powiedzieć, to dopiero początek. Oczywiście ten początek może się przerodzić w koniec, jeżeli nie będzie nieprawidłowości, albo ktoś skorzysta z prawa do korekty. Prawo to nigdy nie jest obowiązek. Oczywiście jest presja, bo ta presja będzie taka, ona jest już tam udokumentowana wieloma przypadkami, że urząd powie tak, skoryguj, nie kłóć się, idźmy na kompromis. Ty skorygujesz, a nie będziesz miał z tego tytułu zagrożenia sankcjami karnymi skarbowymi. I tam oczywiście za tym pójdzie argumentacja, że przecież skoro jesteś księgowym, nie możesz być karany, czy jesteś członkiem zarządu, nie możesz być karany, prowadzić działalność. Jak będziesz ukarany, no to możesz stracić uprawnienia do prowadzenia tej działalności. I oczywiście będą takie argumenty, one będą tu powoływane po to, żeby właśnie machnąć ręką i skorzystać z tego prawa, skorygować i zamknąć sprawę. No, czyli urząd ma pieniądze na rachunku, nie ma zagrożenia sporem, który przegra, bo nie będzie postępowania, bo wszystko będzie zakończone tą korektą, nie musi uruchamiać postępowania egzekucyjnego, żeby to ściągnąć i ma sprawę załatwioną, a podatnik z tego tytułu jest przekonany, że ma ten komfort, że zagrożenie wyeliminowania z obrotu prawnego czy gospodarczego poprzez fakt ukarania mu nie grozi. Oczywiście nie jest tak do końca, oczywiście prowadziłem też bardzo wiele postępowań karnych skarbowych i tam może kiedyś przy odrębnym szkoleniu, gdyby sprawy poszły w złym kierunku, to jest jeszcze możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, dobrowolne poddanie się karze. Czyli gdyby sprawy poszły w złym kierunku i na przykład Państwo nie korzystacie z prawa do korekty, oczywiście nawet nie trzeba składać żadnych oświadczeń, że nie korzystam z prawa do korekty, wystarczy być pasywnym, no ale o tym za chwilę. Gdyby sprawy poszły w złym kierunku, czyli wchodzicie w spór podatkowy, urząd powie, żeby nie wchodzić, skorygować, bo jak przegrasz ten spór podatkowy, to zostaniesz ukarany i nie będziesz mógł prowadzić działalności, pełnić jakichś funkcji. Tu akurat nie jest tak do końca, bo jeżeli skorzystam z możliwości dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, to proszę sobie tam sprawdzić w kodeksie karnym skarbowym w artykule 18 kodeksu karnego skarbowego w paragrafie drugim jest zapis właśnie, że dobrowolne podanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do rejestru karnego, czyli masz gwarancję czystego konta, masz gwarancję bezkarności w sensie wpisu i skutków z tego tytułu, chociaż tam zapłacisz karę grzywny, więc to troszeczkę też takie nadużycie semantyczne, że urząd twierdzi, że jeżeli nie skorygujesz, to będziesz objęty ryzykiem wpisu do rejestru karnego, jak przegrasz sprawę karną, dlatego że to nie jest tak do końca, bo możesz wybrać tryb dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, jeżeli tylko spełnisz warunek, którym jest ten podstawowy zapłacenie tego uszczuplonego podatku, no to właściwie ryzyko jakichkolwiek tutaj następstw takiego stanu rzeczy jest wykluczone. Poza tym może być też tak, że ta sprawa podatkowa w tej kwocie uszczuplenia nie przekroczy
pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. A do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia to są wykroczenia, więc tu jak nawet się o wykroczenie jakąś sprawę przegra, to to już nie podlega żadnemu tam wpisowi, który by implikował jakieś następstwa. Więc bez odsetek, czyli czysty podatek do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, jeżeli będzie to uszczuplenie, czyli ta różnica, to jest wykroczenie, więc się w ogóle nie ma co przejmować. Na minimalne wynagrodzenie, jeżeli byśmy tam, żeby się lekko liczyło 3,5 tysiąca, to mamy 17,5 tysiąca chyba, no to niebawem będzie 20 tysięcy kwoty uszczuplenia, to jest wykroczenie, więc tu się nie ma co takiego sporu bać. Jeżeli będzie przestępstwo, no to wtedy, żeby nie było tego ryzyka, no to dobrowolnie poddaje się odpowiedzialności, przy czym dobrowolnie poddaje się odpowiedzialności przed urzędem, sąd to tylko zatwierdza i to przesyła Urząd Skarbowy, sąd tu działa co do zasady, praktyka pokazuje tak jak notariusz. Zatem zawsze Państwo w momencie rozpoczęcia musicie patrzeć do przodu na następstwa tego stanu rzeczy, czyli czy oczywiście wchodzimy w tą możliwość korekty, czy też idziemy w spór. Jeżeli idziemy w spór, no to jest normalne postępowanie, więc można powiedzieć, że to samo będzie się jeszcze raz przerabiało już w toku postępowania podatkowego, przy czym proszę pamiętać, że protokół z kontroli, on nie jest wiążący dla postępowania wymiarowego. No, oczywiście paradoksalnie, ale tak jest, czyli dlatego w urzędach tak rozdzielono wymiar od kontroli. Wymiar od kontroli, czyli kontrola robi kontrolę, przedstawia protokół i na podstawie tego robi się wymiar, ale to nie jest sposób automatycznie wiążący, tylko podlega ocenie jak wszystko, więc jakby niepodporządkowanie się sugestii korekty, no powoduje, że będzie postępowanie, zobaczymy jak ono się potoczy, nawet jak przegram, to po prostu zastanowię się nad dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności i też nie będzie żadnych następstw. Więc tutaj ta strategia tu decyduje, no ale najważniejsze jest to, że najlepszą tą, czego zacząłem, interpretacją przepisów prawa podatkowego jest protokół z kontroli. Oczywiście kontroli u mnie, bo on ten protokół objął kontrolą te dokumenty, które są przypisane mnie, mojej firmie, one były weryfikowane i ocenione, więc ja dostaję interpretację, że robię to dobrze albo źle. Jeżeli źle i się tym zgadzam, no to oczywiście koryguję się, podporządkowuję. Jeżeli dobrze, to powielam. Jeżeli potem się coś zmieni albo będzie jakiś inny organ kontrolny, no to mogę się na to skutecznie powoływać. Czyli trzeba traktować protokół z kontroli jak wiążącą, najlepszą interpretację przepisów prawa podatkowego, bo przypisaną bezpośrednio mnie czy mojej firmie. No i to trzeba o to zadbać. Czyli tak jak pierwsze, czy to są czynności sprawdzające, czy kontrola. Urząd jest przekonany, że każdy jest tak zadowolony, że czynności sprawdzające, proszę się niczego nie obawiać i podatnik na to pójdzie, bo nie ma kontroli. Właśnie odwrotnie, proszę bardzo, bardzo dać mi te wszystkie dokumenty, ale w innym trybie potrzebuję mieć z tego wiążący protokół, żebym wiedział na czym stoję, bo te czynności sprawdzające raz, że trwają wieczność, nic z nich nie wynika i podatnik dalej nie wie, czy coś się dzieje, czy się coś nie dzieje, czy robił dobrze, czy jest źle, bo czynności sprawdzające wcale tego nie wymagają. To jest pierwsze, czyli rozróżnienie trybu. Potem, jeżeli by to już się udało, albo byłaby faktyczna kontrola, no to nawet jakby była uprzedzona ta kontrola, to nie działać w sposób taki wyprzedzający, tylko czekać na rozstrzygnięcie, przy czym skrupulatnie odnotowywać wszystkie dokumenty, którymi urząd dysponuje w ramach udostępnienia w trakcie tej kontroli. Tu reguła jest taka, bo nie ma tam wchodzić co szczegółowo, co urząd może, co nie może. No, jest na stanowisku, że może wszystko, aczkolwiek to jest w tej chwili tak zredagowane, że właśnie powinien, czy ma prawo jakby żądać tego, do czego sam nie ma bezpośrednio dostępu, czyli jakby ta kontrola, ona chce tego, czego nie ma albo czym nie dysponuje.
no właściwie już nie ma takich rzeczy, ale to najczęściej jest z wyciągami tymi archiwalnymi, na przykład z rachunków bankowych. No. Urząd bez trudu może do tych rachunków, tych archiwalnych dojść, zwracając się do banku, no ale raczej się musi zwrócić, bank też to poddaje ocenie, ale po co, jak podatnik sam to przyniesie? No z tym, że różnica polega na tym, że Skarb Państwa, który jest reprezentowany przez urząd, ma to wszystko za darmo, a podatnik musi zazwyczaj płacić, bo tak pewnie wynika z tych umów. Oczywiście, jeżeli tutaj szukacie Państwo porozumienia, to jest jak chce, no to dostanie, chociaż teraz i tak wszystko ma w plikach i tak tą kontrolę powinien przygotować już u siebie w urzędzie. No ale reguła jest taka, że właściwie skoro to masz, to nie masz prawa tego ode mnie żądać. Właściwie masz prawo żądać tego, do czego nie masz dostępu, a jest w mojej dyspozycji, a służy to weryfikacji zobowiązania podatkowego, czyli właściwie no to tak nie ma co tu się zastanawiać, sami decydujecie na tak czy nie. Oczywiście jeżeli, bo można tak się zastanowić też, no ale jeżeli tam będę w jakiś sposób taki legalistyczny i czegoś nie okażę, czegoś odmówię, Co się może stać? No, stać się może właściwie niewiele, bo następstwem tego jest odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego, ale to w większości wypadków będą tylko wykroczenia, czyli utrudnianie, uniemożliwianie kontroli, a to jest bardzo trudne do zrobienia, bo już to też tam trenowaliśmy ostatnio, że właśnie klient odmówił dalszemu udostępnianiu dokumentów w ramach czynności sprawdzających, zażądał kontroli, no to urząd powiedział, że zrobi postępowanie karne skarbowe za utrudnianie czynności, no ale nie zrobił, no bo musiałby to uzasadnić, podlegałoby to normalnej procedurze i mogłoby się okazać, że podatnik miał rację. Więc tu się nie ma czego obawiać. Jakaś grzywna ewentualnie, ale musiałaby być faktycznie dobrze uzasadniona, bo można to argumentować właśnie w ten sposób. Skoro masz to w dyspozycji, to nie żądaj tego ode mnie, bo ja ci mam tylko okazać to, czego ty nie masz, a ja tym dysponuję. Jest to niezbędne dla zobowiązania podatkowego, dla jego zweryfikowania. Oczywiście nie jesteśmy tacy i wszyscy tam koncyliacyjnie pokazujemy, udostępniamy wszystko, no ale tak by to w istocie podlegało. Oczywiście są pliki kontrolne, to można wszystko pościągać, więc właściwie troszeczkę to zaczyna przybierać inny obraz. I dlatego trzeba to wszystko, co jest przedmiotem badania, właśnie zdefiniować jako czynność procesowa, która byłaby kontrolą z tych argumentów, o których mówiłem wcześniej. Są jeszcze takie, uważajcie Państwo tutaj, takie, to oczywiście wszystkie te czynności, o których mówię ze strony urzędu, one są legalne, to nie jest nic nielegalnego, ale no można się temu przeciwstawić, a niekiedy nawet trzeba. Takim też sposobem jest wszczęcie postępowania karnego skarbowego w momencie, kiedy kontrola trwa, nie zakończyła się jeszcze, albo w momencie, kiedy jest postępowanie podatkowe, to wymiarowe, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Oczywiście nie ma tutaj w trakcie możliwości korekty, bo korekta jest zawsze przed albo po. W kontroli celno-skarbowej tylko taka możliwość istnieje. I tutaj proszę uważać, bo to polega na tym, że jest wszczęcie postępowania karnego skarbowego, czynności czy wymiarowe, czy kontrolne trwają, no i jest zaproponowana jakaś najniższa grożąca kara i tryb dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Czyli wraca się do tej samej argumentacji, o której mówiłem wcześniej, czyli tam było skoryguj, masz tutaj same korzyści z tego tytułu, tutaj skorzystaj z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności co do tych nieprawidłowości, które gdzieś tam się pojawiły, ale jeszcze nie są zweryfikowane do końca. Dobrowolnie poddaj się karze, dostajesz najniższą karę, składasz wniosek i zamykamy sprawę.
Oczywiście to jest w tej sytuacji no, bardzo korzystne rozwiązanie, jeżeli te nieprawidłowości by się tu w jakiś sposób nam potwierdzały. Ale tutaj trzeba bardzo zdroworozsądkowo do tego podejść i raczej raz odmówić temu dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności, ale przede wszystkim trzeba by złożyć wniosek o zawieszenie postępowania karnego skarbowego do czasu rozstrzygnięcia kwestii podatkowej w postępowaniu czy w kontroli, bo właśnie po to są takie zabiegi taktyczne, po to się rusza z tym postępowaniem karnym skarbowym, żeby przez jakąś najniższą grzywnę uzyskać przesądzenie wyniku kontroli czy postępowania podatkowego, bo w postępowaniu karnym skarbowym się przyznał, no bo jeżeli dobrowolnie podajesz się karze, czyli płacisz tam tą sugerowaną karę, no to automatycznie musisz się przyznać, czyli płacąc dobrowolnie przyznaje się do tych nieprawidłowości, które jeszcze nie są rozstrzygnięte, bo postępowania trwają. No ale urząd jak widzi, że może sprawa mu się wymknąć spod kontroli, może tej sprawy nie wygrać, no to właśnie uderza w sensie prawnym oczywiście w to, że uruchamia równolegle albo wcześniej postępowanie karne skarbowe. Oczywiście będzie używał tych argumentów, karalność i tak dalej, których to argumentów używa się zawsze, ale nie będziesz miał tego zagrożenia, jeżeli dobrowolnie poddasz się karze. Idziemy na kompromis, kara najniższa, nie masz PiS-u, nie masz recydywy, same korzyści, nie, więc korzystasz. A tu się okazuje, że wynik postępowania podatkowego jest jakby przesądzony, bo przyznałeś się do tych nieprawidłowości, składając dobrowolnie właśnie wniosek o to dobrowolne poddanie się karze. Więc trzeba tutaj spoglądać na te kwestie strategicznie, czyli tutaj właśnie teraz trzeba być takim strategiem, czyli dobrze znaleźć tryb, nie dać wyprzedzająco się zaangażować w inne postępowanie szukać możliwości wejścia w spór w postępowanie wymiarowe podatkowego, czego urząd nie chce. No i teraz, proszę Państwa, to co wiem, ten protokół kontroli jest najważniejszy. Dostaję ten protokół i teraz co się dzieje dalej? Oczywiście mam prawo wniesienia wyjaśnień, zastrzeżeń do tego protokołu kontroli w ciągu 14 dni. W ciągu 14 dni musi nastąpić odpowiedź, jak to idzie tam pocztą, a jeszcze nie elektroniczną, no to tam czasami półtorej miesiąca schodzi. A jest to o tyle istotne, że to wszczęcie tego postępowania wymiarowego, czyli jeżeli ktoś nie skorzysta z prawa do korekty, a nie musi w tym zakresie się oświadczać, że nie składa tej korekty, to protokół z kontroli jakby staje się wiążący w tym znaczeniu, że jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, a kontrola się kończy doręczeniem protokołu z kontroli, to jeżeli upłynie 6 miesięcy, to nie można wszcząć postępowania wymiarowego. Czyli no kiedyś było tak, sam to stosowałem, może to niezbyt chlubna karta mojej kariery, ale nie było tego okresu 6 miesięcy, więc robiłem protokół kontroli. Nie było prawa do korekty, więc podatnik chciał zapłacić, a ja mu tego uniemożliwiałem. Powiedziałem, że musi być decyzja. Decyzję robiłem za 3-4 lata, odsetki cały czas rosły, on nie mógł tego zapłacić, więc Skarb Państwa był jeszcze bogatszy o odsetki, które biegły przez kilka lat, bo nie było tytułu, żeby zapłacić. No potem to właśnie zmieniono i stwierdzono, że w ciągu 6 miesięcy od doręczenia protokołu kontroli, jeżeli nie będzie wszczęcia postępowania tego wymiarowego, to ten protokół kontroli on de facto upada. No nie można na jego podstawie dokonać wymiaru podatku i jest takie swoiste przedawnienie. To się tutaj takie rzeczy dzieją i dlatego tu wspomniałem, że te półtora miesiąca schodzi, bo tutaj zastrzeżenia, tu odpowiedź. No i urząd potem czeka, czasami to się wymknie spod kontroli urzędu i te 6 miesięcy mijają. Natomiast
To jest bardzo ważne, czyli nie tak, że koryguję już następnego dnia, tylko przyglądam się temu protokołowi i co dalej. No po to są zastrzeżenia, te wyjaśnienia, że one nie muszą mieć tylko i wyłącznie takiego merytorycznego charakteru, że ja zaskarżam te kwestie merytoryczne, bo mogę też zaskarżyć kwestie formalne, czyli ja zaskarżam protokół z kontroli, bo na przykład nie zawiera tego rozstrzygnięcia, czy jest dobrze, czy jest źle, albo nie wymieniono w treści dokumentów, które były w dyspozycji, albo nie ujęto tych dokumentów, które były w dyspozycji, a tylko część z nich zostało tam podniesionych. Czyli tutaj te zastrzeżenia, wyjaśnienia, raz, że zyskuje się na czasie, dwa, że można to wszystko właśnie przez to wyprostować. Na te czynności sprawdzające, od których zaczęliśmy, takich możliwości nie dają, więc dlatego jest tutaj tak to wszystko istotne. No i teraz oczywiście, jeżeli się to wszystko Państwu nie podoba, no to idziemy w spór i idziemy w postępowanie wymiarowe, decyzja, i ten temat jest już przerobiony. Przy czym, no, jeżeli nie będzie żadnych zabezpieczeń, no to tu w polskim systemie jest tak, że dopiero podatek może być egzekwowany, jeżeli staje się ostateczny, jeżeli te rozstrzygnięcia, przynajmniej na szczeblu ostatecznym, są przesądzone, czyli odwołanie na przykład od decyzji wstrzymuje wykonanie tej decyzji. Kiedyś tak nie było, więc tutaj urząd tego nie chce i będzie szedł w tych trybach. Trzeba zupełnie inaczej. No, tam następnym razem, jak będzie ta kontrola celno-skarbowa, tam jest jeszcze inaczej, bo tam w ogóle rozpoczyna się kontrola od sugestii czy informacji, że może dokonać korekty, czyli jakby kontrolujący zdają sobie sprawę, że coraz lepsza obsługa firm, coraz lepsze kadry wykształcone, no, powodują, że coraz trudniej cokolwiek jest znaleźć. No, w związku z tym w tej korekcie widzą tutaj szansę uzyskania sukcesu poprzez połączenie jej z brakiem bezkarności, ale znaczy z bezkarnością, z brakiem tych postępowań karnych skarbowych, i dlatego tutaj te podatki, które są objęte deklaracją, zeznaniem, no to są najbezpieczniejsze, no bo można skorygować. Najgorzej jest w podatkach dochodowych w trakcie roku, bo nie ma za bardzo co skorygować, bo nie ma tam tych stosownych deklaracji, nie ma też PIT-u 4, no ale to raczej się trzyma tej tendencji, żeby kontrolą objąć rok, który jest czy tym PIT-em 4R, czy CIT-em, czy tym PIT-em zamykającym rok tu ujęty. No oczywiście te systemy, zależy kto do kogo należy, znaczy z punktu widzenia urzędu, czyli czy właściwym dla mnie jest naczelnik urzędu skarbowego, czy naczelnik urzędu skarbowego tego wyspecjalizowanego dla podatników silniejszych ekonomicznie, czyli ten urząd skarbowy dla podatników silniejszych ekonomicznie, to jest ten, który w nazwie ma przymiotnik oddający jego geograficzne położenie, czyli tam mazowiecki, małopolski, wielkopolski, śląski, to tam założenia, chociaż to ma też być reformowane, założenia miała być skoncentrowana najlepsza kadra po to, żeby stanowiła no, merytorycznie odpowiedni poziom dla kontrolowanego, bo właśnie tutaj te małe urzędy skarbowe zostały czasami w sytuacji bardzo trudnej, bo z większą znajomość zagadnień podatkowych czy księgowych miał kontrolowany. W związku z tym przerzucono niektóre kategorie firm do struktury urzędów skarbowych, tych właśnie wyspecjalizowanych dla podatników silniejszych ekonomicznie. Tam z założenia ma być taka lepsza kadra, no po to, żeby była bardziej skuteczna i stanowiła tego rywala dla kontrolowanego na odpowiednim merytorycznym poziomie. No oczywiście są jeszcze kontrole celno-skarbowe, tu już wchodzimy w inny zakres. Oczywiście to przy tym następnym, no,
szerszym szkoleniu, do którego Państwa serdecznie zapraszam. Tu jeszcze oczywiście, bo to zawsze trzeba łączyć, ja zawsze właśnie mówię, że trzeba łączyć wszystkie te procedury kontrolną, wymiarową, karną, skarbową, egzekucyjną. Oczywiście ta karna skarbowa jest najbardziej tutaj oczekiwana, że jakieś ustalenia podatkowe, nawet niekorzystne, no będą skutkowały koniecznością zapłacenia podatku, ale płaci zawsze podatnik. Zawsze płaci podatnik, to jest oczywiste. Odsetki też płaci podatnik, no nawet wtedy, gdyby biuro rachunkowe prowadziło te księgi, te odsetki byłyby zawinione przez biuro i objęte ubezpieczeniem. Bo proszę pamiętać, jak przy okazji widziałem takie polisy, żeby też temu nie ulegać. Niektóre jakieś towarzystwa ubezpieczeniowe, które przedstawiają taką polisę dla biur rachunkowych, bo to jest polisa od odpowiedzialności cywilnej za szkodę. Proszę pamiętać, że szkodą jest tylko i wyłącznie, to są wyłącznie odsetki, to jest to, co więcej, czy jakieś dodatkowe zobowiązanie, odsetki. Szkodą nie jest podatek do zapłacenia, bo podatek, który jest należny, nie jest szkodą. Czyli jeżeli ktoś na skutek ustaleń w toku kontroli ma zapłacić podatek, no to nie może mieć roszczenia do biura, że poniósł szkodę, bo płacenie podatków nie może być traktowane jako szkoda. Szkodą jest to, co więcej, czy jakieś dodatkowe zobowiązanie w VAT-ie, odsetki, to jest szkoda. To może być przedmiotem ewentualnego roszczenia, a pokryje to ubezpieczenie. Oczywiście, jeżeli jest to zawinione przez biuro, bo szkoda musi być zawiniona. Ale widziałem takie polisy, które obejmują też odpowiedzialność karną skarbową. Nie może, żadna polisa nie może objąć odpowiedzialności karnej skarbowej. Zwłaszcza, że ta odpowiedzialność karna skarbowa dotyczy osób fizycznych za te uchybienia, na przykład stwierdzone w toku kontroli, czy w toku postępowania, które niekoniecznie są związane bezpośrednio z podatnikiem. Czyli to może być pracownik, to może być biuro rachunkowe, to może być nawet pracownik niższego szczebla. No w każdym razie tu są takie zależności, trzeba tego też pilnować, więc jak Państwo pracujecie w jakichś zagadnieniach podatkowych w firmie, jesteście za coś odpowiedzialni, macie to w zakresie obowiązków, no to proszę pamiętać, że w tym zakresie jak będzie coś źle, zostanie to objęte również postępowaniem karnym skarbowym, to właśnie nie szef, a ten pracownik, oczywiście szef może też, ale z innego tytułu, jako brak nadzoru, takiej odpowiedzialności podlegać. Jeżeli jest biuro, no to oczywiście to musi być zawinione, ale tu jest więcej zależności, więc czasami tutaj przez pryzmat tej kontroli tak oddziaływuje się właśnie na te osoby, żeby one wpłynęły na to, żeby właśnie skorzystać z bezkonfliktowego, czyli przez korektę załatwienia sprawy. Albo odwrotnie czasami jest, że jak na przykład sprawa jest przesądzona, jest uruchamiana sprawa karna skarbowa i taki główny księgowy czy biuro byłoby winne takiemu stanowi rzeczy, no to chce skorzystać z możliwości dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. A to dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest możliwe tylko wtedy, kiedy podatek zostanie zapłacony, czyli musi nie być już kwestii podatkowej, musi być zapłacony. A teraz ten, który jest zagrożony odpowiedzialnością, no nie ma czasami wpływu na ten podatek, bo to jest podatek firmy, więc tu chodzi o to, żeby tak oddziaływać na tą osobę, poprzez groźbę dla niej, czy groźbę karalną, czy groźbę kary, żeby ona albo wskazała ten majątek, albo oddziaływała na podatnika, żeby on zapłacił. No, czyli jak czasami rusza z postępowaniem egzekucyjnym, żeby wskazać ten majątek, bo jak nie, obojętnie czy to zostanie zapłacone dobrowolnie, czy nie, zawsze jest tutaj zagrożenie tą odpowiedzialnością. Tu dużo by opowiadać, ale zapraszam na takie szkolenie dłuższe, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy jest i nie ma co tam liczyć na jakieś takie spektakularne w trakcie czynności, którym możecie Państwo zapobiec, czy w jakiś sposób wyprzedzić. Tu trzeba strategia plus takie
taką obojętność, czyli żeby nie ulegać emocji, że kontrat mógł wiedzieć. Obojętność, strategia i wyczekiwanie do ostatniego momentu, bo wtedy większe kłopoty i większy dyskomfort ma kontrolujący. Tu już widzę, że chyba musimy się zbliżać do końca. No tak, bo to do 13 nawet miało być krócej. Oddaję głos Krzysztofowi. Witam Państwa ponownie. Tak, Tomasz, chcieliśmy pociągnąć około 40 minut, ale jak zwykle gaduła, blisko godzinę. Proszę Państwa, możecie dołączyć w najbliższym czasie na szkolenia, bo właśnie będziemy prowadzić szkolenie między innymi tutaj kodeks karno-skarbowy, a podatek VAT. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 12 kwietnia, potrwa około 3 godzin. Możecie Państwo także dołączyć do szkolenia kontrole skarbowe z Tomaszem Gzelą, czyli mniej więcej to, do czego dzisiaj żeśmy nawiązywali, albo dodatkowo egzekucja skarbowa. Jeżeli te tematy Państwa interesują, możecie wziąć udział w każdym z tych szkoleń za 197 zł lub skorzystać z całego pakietu za 397, to są trzy szkolenia, dla osób, których ta tematyka interesuje. Powinien już pojawić się link do możliwości skorzystania z tych szkoleń na czacie. Także zachęcamy Państwa do wzięcia udziału. Każdy, kto dzisiaj zdecyduje się na to szkolenie, może skorzystać właśnie w tej atrakcyjnej cenie. Zachęcamy do wzięcia udziału od razu w pakiecie trzech szkoleń. Ja jeszcze może raz daty przypomnę. Czyli tak, szkolenie egzekucja skarbowa 12, 13, 15. To jest 19 kwietnia. Tego samego dnia mamy szkolenie z kontroli skarbowej, tylko że w godzinach porannych, 9-12, a szkolenie z kodeks karny a podatek VAT 12 kwietnia od 12 do 15. Proszę Państwa, i te szkolenia będziecie mieli Państwo do nich zapis. Ja tak pokrótce, Tomasz, na poszczególnych szkoleniach o czym będziemy mówić? No właśnie o tym samym, tylko w sposób bardziej szczegółowy i przeanalizujemy wszystkie te zagrożenia, które się mogą Państwu przytrafić, ale przez pryzmat mojej praktyki, bo właśnie to, co mówiłem, że tu jest to postępowanie egzekucyjne, ono też może służyć skuteczniejszej kontroli, te argumenty karne skarbowe, no i kwestia tutaj z tym VAT-em, zwłaszcza w kontekście pustych czy fikcyjnych faktur, się zaczyna bardzo dużo dziać niebezpiecznych rzeczy, trzeba umieć też z tego wybrnąć, bo ta pusta faktura, czy też fikcyjna faktura, to nie jest tylko taka, która jest spreparowana od początku do końca, ale także wtedy, kiedy w jakimkolwiek zakresie nie obejmuje stanu faktycznego. I tu się pojawia zagrożenie karne w postaci poświadczenia nieprawdy na dokumencie i czasami trzeba sprytnie podziałać, żeby poddać się karze w tytułu KKS-u, żeby nie wejść w orbitę zainteresowania prokuratora. To się często dzieje, bo sam kiedyś miałem takie szkolenie i mi tam powiedziano, że wie pan co, no 15 osób jest do przeszkolenia, ale na szkolenie będzie 10, ale wystaw pan fakturę za 15, wystaw certyfikaty za 15, bo 5 musi pilnować interesu. No i teraz gdybym tak zrobił, to już by była w tej części tych 5, których nie było na szkoleniu, a ich poświadczyłem, czy skasowałem, to byłaby już pusta faktura. I w tym elemencie to już jest poświadczenie nieprawdy na dokumencie będącym przedmiotem obrotu gospodarczego i prawnego, no i za to już jest sankcja karna, ale w postępowaniu tym karnym z udziałem prokuratora i tak dalej, więc czasami trzeba umieć wychwycić propozycję urzędu, żeby się dobrowolnie poddać karze przez KKS i odczytać ją właśnie w ten sposób, że to zamknie sprawę i nie uruchomi się tego drugiego trybu, czyli trybu tego postępowania w zakresie przestępstwa pospolitego, poświadczenia nieprawdy, więc tutaj te wszystkie rzeczy, tam się jeszcze pojawia egzekucja, tu jest odpowiedzialność bardzo teraz aktywna
osób trzecich, czyli tam członkowie zarządu odpowiadają za długi spółki, jeżeli to jest nieegzekwowalne. Tu się pojawia odpowiedzialność tam małżonka nawet rozwiedzionego za długi. I ta kontrola i ta egzekucja i ta odpowiedzialność karna sprawa, to się wszystko wiąże i szczegółowo takie przykłady, które przerabiałem z Państwem omówię. No i ten VAT, bo on tutaj jest kluczem. Chociaż podatek VAT, właściwie można powiedzieć, że on jest najbezpieczniejszy, bo jest miesięczne rozliczenie, zawsze jest deklaracja, która zawsze podlega prawu do korekty, no ale były te puste faktury w poprzednim okresie, które były wprowadzane potem w deklarację na zasadzie, no może nie przyjdą, może przyjdą, ale nie znajdą, a jak przyjdą i znajdą, to ja to skoryguję i skorzystam z tych mechanizmów, o których mówiłem wcześniej, więc to była taka zachęta, żeby wprowadzać i dlatego troszeczkę to zmieniono, że te puste faktury to już nie KKS, tylko kodeks karny. Czyli jak wam się nawet takie rzeczy trafią, a urząd pójdzie na dobrowolne podanie się odpowiedzialności, to wtedy trzeba w to wejść. Albo też niektórzy sami już wpłacają kary tytułem dobrowolnego podania się kary, żeby przekierować na KKS, bo tutaj nie ma tego wpisu do rejestru, można dalej spokojnie działać. Więc jest dużo takich obszarów, które w praktyce się mogą przydać. Bardziej to wszystko będzie pod kątem no właśnie takim no, strategicznym, taktycznym, proceduralnym, nie takim księgowym, nie takim stricte księgowym, bo to nie o to chodzi. Tu trzeba być tu bardziej nastawionym na właściwą strategię i taktykę postępowania, oczywiście legalną jak najbardziej, ale trzeba ją znać i umieć rozpoznać pewne tu zagrożenia, jednocześnie sugestie, dobrze odczytać ze strony urzędu, bo może się to wszystko wymknąć spod kontroli i może być gorzej. No to tyle właściwie, tak jak w programach jest napisane, wszystko będzie omówione, będzie więcej czasu. I oczywiście też kwestie można zgłaszać przed szkoleniem na mailowo jakieś pytania czy zagadnienia, które byście Państwo chcieli też omówić, więc tu jesteśmy pod tym względem otwarci. Proszę Państwa, tak, jeżeli chcecie, możecie albo bezpośrednio skorzystać z linku i dokonać zakupu, albo wypełnić tutaj ankietę, czy też napisać maila do mnie. Także ja udostępniłem tego maila. Zachęcamy do wzięcia udziału i co? I zapraszamy na kolejne spotkania z Tomaszem Gzelą. Patrzę jeszcze, czy tu nie... Okej. Tomasz, myślę, że na to na tyle, bo już godzinkę dzisiaj drugą prowadzisz, także... Ja mam bardzo dużą przyjemność w tym, także to... No to dobrze, do zobaczenia przy takim już dłuższym szkoleniu, pozostaję do dyspozycji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dobrze.